Siema, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dziś dostaliśmy info o update'cie, więc zerknijmy sobie w to jak zwykle na szybko. Skupimy się tylko na tych ważniejszych rzeczach. Podobno jest to bardzo fajny update. Zaraz zobaczymy, czy zgodzę się z tą opinią, ale zanim to oczywiście zapraszam do pozostawienia łapki w górę, suba. Takie rzeczy zawsze pomagają, a my przejdźmy do maila. Aktualizacja o nazwie Złota Jesień wejdzie do gry 18 października, więc już za 4 dni. Z reguły te maile były wysyłane chyba tydzień czasu przed, teraz mamy 4 dni przed wejściem w życie update'u, więc ta informacja tydzień wcześniej też już takim była znakiem dla nas, że coś się tutaj dzieje. Zerknijmy sobie tutaj niżej. Punkt pierwszy jest dla nowych królestw. Nowa seria wydarzeń o nazwie Królewskie Obchody. Po zajęciu smoka przez przymierze pod koniec pierwszego sezonu, wielki król może wydać królewskie orędzie, aby uczcić ową wiekopomną chwilę wraz ze wszystkimi lordami z krainy. Mi się to podoba, jakaś taka ala koronacja. Mogliby zrobić nawet jakąś animację dla tego pierwszego zajęcia smoka. Ja lubię takie smaczki i lubię animacje. Myślę, że wielu z Was również to lubi. Oczywiście wszystko jest okraszone pakietami o nazwie Królewskie Obchody. Pakiety możecie sobie wysyłać nawzajem. Pomimo tego, że mnie to już nie będzie dotyczyło, to myślę, że nowi gracze na pewno jakoś z tego skorzystają. A więc ogólnie za punkt pierwszy daję tutaj plusika. Przejdźmy do punktu drugiego. Zmiany w korzeniach wojny. Pierwszy podpunkt, nowa mapa oraz brak cierniowej pieczęci. Mnie ta pieczęć bardzo denerwowała. Myślę, że była niepotrzebna, więc fajnie, że ją usuwają. Podpunkt drugi, teraz tylko jeden kamień życia będzie mógł się pojawiać. Myślę, że to też jest spoko zmiana. Niektórzy nie ogarniają, jak za dużo dzieje się na mapie. Zawsze uproszczenie gry jest mimo wszystko moim zdaniem lepsze. Podpunkt drugi, teraz w danym momencie na polu bitwy może pojawić się tylko jeden kamień życia, który będzie odnawiał się w centrum pobojowiska. Szczerze nie widziałem, żeby dwa kamienie się respiły w tym samym czasie, ale może tak jest, jeśli nie podniesie się jednego, więc to też jest, myślę, spoko zmiana. Na pewno członkowie przymierza będą mieli łatwiej ogarnąć to, co się dzieje na mapie. Ponadto mamy zmiany w zajęciu posterunku. Posterunki były trochę useless, może teraz będą ciekawsze do zajęcia, to też jest spoko. Przewodnik po polu bitwy. Zobaczymy, jak ten przewodnik będzie wyglądał. Jeśli będzie fajny i pomocny, szczególnie dla tych nowych, to jak najbardziej na plus. Teraz możemy zarejestrować z przymierza 3 drużyny. Nie trzeba będzie bawić się w zmienianie przymierzy, to jest przeogromny plus. To jest chyba najlepszy podpunkt z tej zmiany z punktu drugiego. Dłuższy okres rejestracji też jest dobry. Funkcja głosowania podczas okresu rejestracji. Oficerowie mogą z niej skorzystać, aby lepiej zaplanować aktywności. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale brzmi to całkiem dobrze. Skład drużyny nie będzie dłużej zablokowany po rejestracji. To też jest, myślę, że dobra zmiana, więc ogólnie podpunkt drugi bardzo duży plus. Podpunkt drugi jako całość ma bardzo duży plus. Na razie mamy 2 punkty do zera, oby tak dalej. Przejdźmy do punktu trzeciego, wydarzenia specjalne. No oczywiście są to wydarzenia, więc nie będę tego czytał. Wydarzenia sobie zobaczymy, jak będą wyglądały. Pewnie będą takie jak zwykle, więc mi to osobiście nie przeszkadza, że te wydarzenia są powtarzalne z każdym wejściem update'u. Ja na te wydarzenia patrzę jako na okazję, aby zdobyć jakieś nagrody dodatkowe. Dlatego ja tutaj za trzeci punkt również dam plusa. Mamy 3-0. Punkt czwarty w dużym skrócie to nowa mapa do sezonu drugiego, więc zobaczymy. Ciężko mi powiedzieć, czy będzie lepsza, czy gorsza, ale myślę, że gorsza być nie może. Więc tutaj już plusik. Reszta, tutaj jakieś zmiany na pomniku przodków. Tutaj nie będę się w to zagłębiał. Krótszy czas, prawdopodobnie krótszy czas przenoszenia terytorialnego w sezonie pierwszym po zmianie przymierza. Chyba spoko. Zmodyfikowano funkcję odrodzenia w sezonie pierwszym, to chyba też spoko. Podpunkt piąty natomiast mnie tutaj interesuje, mianowicie w krainach rozgrywających sezon drugi lub dalszy, w których nie wyznaczono Wielkiego Króla, nie będzie obowiązywał limit mocy, a koszt zezwolenia na migrację zmniejszy się o 20%. Ogólnie powiedziałbym, że spoko, ale zdaję sobie sprawę, że są przymierza, które nie mogą pokonać tego smoka. Myślę, że powinni zrobić coś takiego, żeby jednak zajęcie tego smoka było łatwiejsze.
dla tych, którzy siedzą już na jakimś takim martwym serwerze, którzy nie mieli szczęścia w sezonie pierwszym, no niewiele ten punkt wnosi, chociaż ewentualnie mogą spodziewać się gości, którzy szukają jakiegoś pustego, martwego KD, żeby sobie tam budować na nowo swoje przymierze, więc dla tych, którzy szukają nowego miejsca na dom, spoko zmiana, którzy mają już kilku ludzi, ale dla tych, którzy tkwią w takim martwym serwerze, raczej za wiele się tutaj nie zmieni. Limit migracji we wszystkich krainach został zmniejszony z 300 do 150. Ja myślę, że jest to spoko zmiana. No niestety system musi ograniczać niektóre królestwa, bo jak doskonale wiemy, ludzie lubią być w tych silniejszych przymierzach, w tych silniejszych królestwach, a potem płaczą, że nie mają z kim walczyć. A tak, jeśli będzie mniej ludzi na danej krainie, będzie więcej aktywnych królestw, a co za tym idzie, będzie ciekawszy matchmaking. Nie będziemy ciągle spotykali tych samych przeciwników, więc ja osobiście uważam, że ta zmiana jest spoko. Szósty podpunkt jest nieistotny, więc pomińmy go. Ogólnie punkt czwarty tego update'u, tej aktualizacji, też uważam za naprawdę dobre zmiany. Chyba żadnego minusa tutaj jeszcze nie spotkałem w tym update'cie, a to się rzadko zdarzało tak naprawdę. Punkt piąty, łatwiejsza droga do dobrobytu. Mamy nowy epicki artefakt, łuk dworskiej straży. Utrzymywanie pokoju, napaść i strzelcy wyborowi dostępny w kompendium artefaktów. Co więcej, ten artefakt będzie dostępny już od początku zamiast miotacza bomb. Oczywiście, że duży plus z mojej strony tutaj. Każdy darmowy artefakt, nawet epicki, może będzie miał jakiś ciekawy efekt. Jasne, chętnie go przyjmuję. Podpunkt trzeci. Nowy pupil o nazwie Cienista Mantykora. Brzmi fajnie, może będzie fajny, więc kolejny plusik. Podpunkt czwarty. Graczom, którzy rozgrywają sezon sporów, udostępniony zostanie nowy pupil bojowy o nazwie Mantykora Rzezi. Wow, czyli mamy dwa nowe pupile, no proszę. To oczywiście dwa plusiki. Podpunkt piąty. Zmiany w funkcjonalizy stylu rozgrywki. Obecnie w trakcie sezonu gracze mogą sprawdzić wykres radarowy swojego stylu rozgrywki, uwzględniający 6 cech. Zasługi, inżynierię, uzdrawianie, behemoty, zbieranie i utrzymywanie pokoju. Po udostępnieniu tej funkcji da się przeanalizować styl rozgrywki wyłącznie w bieżącym sezonie, a dane z poprzednich sezonów staną się widoczne wraz z postępami. Jeśli dostęp do tego mieliby nie tylko gracze, ale również R4, żeby sprawdzić danego gracza, to myślę, że jest to genialna zmiana. W tym momencie, żeby ocenić kogoś aktywność, mamy jedynie zasługi, no i oczywiście na zasługach będziemy się głównie skupiali, ale takie czynniki jak inżynieria, behemoty, myślę, że również będą jakimś wskaźnikiem aktywności. Moim zdaniem bardzo dobra zmiana, im więcej danych, tym lepiej. Podpunkt szósty, poprawka w mechanizmie eliksirów. Od teraz podstawowy limit będzie równy 8 godzinom produkcji zamiast 6. Powiem wam tak, w tym momencie lekko mnie wydymali. Gdyby było od początku 8 godzin zamiast 6, to wziąłbym sobie tutaj tempo produkcji eliksirów. Wziąłem limit eliksirów, no nic. Ogólnie zmiana na plus, ale mi już się nie przyda, tak? Bardziej skorzystają na tym ci, którzy wzięli sobie tempo produkcji eliksirów. Poprawka w mechanizmie przekwalifikowania. Od teraz gracz będzie mógł zdecydować, czy chce zachować wyniki przekwalifikowania, czy je odrzucić. Ktoś może zapytać, czym jest przekwalifikowanie. Otóż przekwalifikowanie to jest przeszkolenie naszego bohatera. Teraz będziemy mogli odrzucić dane przekwalifikowanie, więc nie mamy skilloka, mamy coś zamiast tego skilloka. Nie jest to najgorsza zmiana, ale wolałbym skilloka zdecydowanie. Ale na pewno jest to dla mnie szansa, żeby poprawić trochę Syndriona. No jak widzicie tutaj, troszkę tutaj skilli poszło w umiejętność pod oblężenia. Totalnie useless dla mnie, ja nie będę tutaj liderem rally. Więc zdecydowanie jeśli chcę robić Syndriona, to chcę go zrobić sobie na 5-1-5-5. Może siądzie, kto wie, zobaczymy. Ogólnie zmiana myślę, że spoko, ale wolałbym skill locka. Punkt ósmy, poprawka w ulepszaniu budynków. Teraz gracz będzie mógł ulepszyć budynek, w którym trwa szkolenie legionów lub opracowywanie technologii. Zarówno ja, jak i większość członków, większość starych wyjadaczy jednak planowało sobie, jak tutaj rozporządzić ulepszanie budynków, żeby szkolić albo opracowywać technologię. Teraz nowi gracze będą mieli jeden problem z głowy, więc ogólnie powiedziałbym, że też na plus. Chociaż ja lubiłem to, że musimy sobie bardziej pomyśleć nad tym, co chcemy zrobić.
teraz trochę to myślenie odkładamy na bok, ale myślę, że ogólnie dla gry jest to dobra zmiana. Podpunkt 9. Poprawiliśmy jakość dostępnych w nim eliksirów, no i nowy asortyment. Chyba w końcu będziemy mieli 50 tysięcy eliksiry. Mam nadzieję, że będziemy to mieli, bo w ostatnim KVK nie widziałem 50 tysięcy eliksirów w sklepie, a niektórzy je mieli, więc szansa była na nie bardzo niska. No i podpunkt 10. Zmieniliśmy źródło artefaktu bezśmiertne pnącza. Teraz jest do zdobycia w kompendium artefaktów za uniwersalny klucz artefaktów. Mamy tutaj mowę o tym przedmiocie dla Garuda. Będzie teraz dostępny w zwykłych skrzyniach z artefaktami, więc jak najbardziej spoko. Ten artefakt jest naprawdę dobry i myślę, że free to play czy low spender ucieszy się, bo ten artefakt jako jedyny będzie takim free to play wyjściem, żeby zagwarantować jakieś bonusy również legionom w pobliżu, więc jak najbardziej bardzo dobra zmiana. Znając moje szczęście, szybko go nie trafię, ale myślę, że w tym momencie dla mnie to byłby top 1 artefakt dla piechoty, którego bym używał. Za punkt 5 naprawdę przeogromny plus. Tutaj w tym punkcie jest dużo genialnych zmian. Póki co ten update jest naprawdę świetny, żadnych zastrzeżeń. Zobaczmy, co ma dla nas punkt 6. Podpunkt 1 w dużym skrócie raczej, a nawet na pewno, buff dla kawalerii, więc moje serduszko tutaj kawalerzysty się cieszy. Podpunkt 2. Naprawiono umiejętność z artefaktu, więc spoko. Podpunkt 3. Podpunkt 3 myślę, że jest takim naprawieniem pewnego buga, powiedziałbym, bo w momencie, gdy nie mieliśmy wytrzymałości albo mieliśmy tylko 10-12 wytrzymałości i nie mogliśmy dalej walczyć, to wiele osób wychodziło po prostu ze swojego miasta i nie atakowało, a gdy nie atakowaliśmy, nie traciliśmy tej wytrzymałości, więc nasi bohaterowie mogli tak naprawdę walczyć cały czas i zadawać obrażenia i z normalnego ataku, i z kontrataku, gdy nasz legion został zaatakowany. W tym momencie, gdy ten legion zginie, zostanie rozgromiony, będzie tracił wytrzymałość. Dla mnie nawet gdy raz zaatakuje ktoś nasz legion, powinien ten legion tracić wytrzymałość, wtedy nie byłoby takiego abuzowania tego, no ale to jest taki, myślę, pierwszy krok ku temu. Więc ogólnie też myślę, że jest to zmiana na plus. W końcu po coś ta wytrzymałość na bohaterach jest. Podpunkt 4 to tam takie drobne zmiany. Podpunkt 5 jest ciekawy, wprowadzono poprawki w trybie prostym. Od teraz gracze będą mogli dostosować tryb prosty do własnych preferencji przy użyciu różnych opcji, w tym na przykład wybrać sposób wyświetlania informacji o legionie i walce. Tutaj myślę, że to też będzie przeogromny plus. No i jeśli byśmy mogli wyłączyć wizualne efekty, na przykład podczas walki z behemotem od naszych legionów, to też by wielu osobom pomogło zorientować się, co się dzieje z ich legionem. No bo czasem, gdy tych legionów jest naprawdę dużo, to ciężko jest zauważyć, że na przykład bije nas piorun od behemota na ptaku. Więc ogólnie moim zdaniem, im mamy więcej kontroli nad tym, co widzimy, tym lepiej. Tutaj naprawdę duży, duży plus. Mam nadzieję, że będzie to przynajmniej w połowie tak dobre, jak ja to widzę swoimi oczami. Podpunkt 6. Dodano opcję z ustawieniem preferencji dotyczących przeciągania legionu w miejsce docelowe. Po odznaczeniu tej funkcji gracz nie będzie już atakować miasta innego gracza poprzez przeciągnięcie legionu, co pozwoli uniknąć niezamierzonych strat. Bardzo duży plus. Ja sam ostatnio kliknąłem swoim legionem na swoją farmę przypadkowo. No i efekt jaki był, wszyscy możemy się domyśleć. To jest na pewno dobra zmiana. Myślę, że nie jedna osoba jakoś omyłkowo kliknęła na czyjeś miasto. Punkt 8. Mamy tutaj możliwość zdobywania zasług poprzez korzystanie z artefaktu. Teraz zranienie lub unicestwienie wrogiego legionu przy użyciu artefaktu również będzie zapewniać zasługi. Na to na pewno wiele osób czekało, ja również na to czekałem. Dla mnie przeogromna zmiana. Jestem ciekaw, jak teraz będzie wypadał Bertrand z Toharem. Myślę, że wiele osób może zobaczyć potencjał Bertranda, Tohara oraz Kuli Mirażu. Podpunkt 9. Od teraz, chcąc dołączyć do zgromadzenia lub armii stacjonującej, gracz będzie musiał potwierdzić swoją decyzję o rozmieszczeniu legionu złożonego z innego typu jednostek niż kapitan, co pozwoli wyeliminować sytuację, gdy wzmocnienia dla danego typu jednostek nie były aktywne. Myślę, że wolałbym nawet, żeby ta opcja była włączona dla kapitana, a nie dla gracza, żeby to kapitan mógł zaakceptować, czy chce, aby ktoś do nas dołączył z innym rodzajem jednostek. Jeśli ktoś chce dołączyć na siłę złymi jednostkami, to i tak dołączy, dlatego myślę, że to powinno być w rękach kapitana.
ale jeśli przynajmniej raz komuś się zapali jakaś lampeczka z tyłu głowy, że wysyła złe jednostki, to i tak myślę, że jest to zmiana na plus. Podpunkt 10 nie jest dla wszystkich, ale jest fajny, więc nie będę go tutaj czytał. Ogólnie powiem, że punkt 6 również jest jednym wielkim plusem. Przejdźmy do punktu 7. Punkt 7. Dodano listę priorytetową, listę zablokowanych graczy w przymierzu. Graczy na obu listach będą mogli mieszczać lider oraz uczony przymierza. Gracze z listy priorytetowej mają prawo dołączać do przymierza i opuszczać je w wolnej chwili, a ich zgłoszenia nie podlegają zatwierdzeniom ani limitom mocy. Zablokowanym graczom nie wolno ubiegać się o przyjęcie do przymierza. To jest genialna zmiana kolejna. Na to bardzo długo czekałem. Bardzo chciałem, żeby było takie zablokowanie jakiegoś gracza, żeby nie mógł się ubiegać. Już od pierwszego sezonu chciałem, żeby coś takiego było. Minęły prawie 2 lata, no i w końcu się doczekaliśmy. Naprawdę genialna zmiana. Podpunkt 2. Poprawiono powiadomienia dotyczące przeniesienia w obrębie terytorium Watahy. W powiadomieniu od teraz będzie klarowna informacja o braku ochrony po przemieszczeniu na terytorium członka Watahy i ryzyku ataku na miasto. Może kogoś to ocali, także też jest spoko zmiana. Podpunkt 3. To zwiększona ilość zasobów w centrach zasobów. Kolejna dobra zmiana. Podpunkt 4. Zwiększono całkowity limit dróg. Myślę, że też spoko. Podpunkt 5 i 6 są takie mało istotne, ale podpunkt 7 jest takim niewielkim minusem. Od teraz gracz, który opuści przymierze i dołączy do nowego, nie będzie mógł przez krótki czas korzystać z portali do Lesz. Z reguły i tak nam to nie pomagało, bo będąc nie na swoim terytorium, nie możemy korzystać z portalu. W moim odczuciu neutralna zmiana, ani pozytywna, ani negatywna. Będzie negatywna, jeśli ten czas będzie jakiś długi. Ogólnie punkt 7 jest również genialny. Przejdźmy do punktu 8. Punkt 8 są to zmiany w wydarzeniach, które krótko mówiąc są na plus. Przejdźmy do punktu 9. Przystępniejsza mapa. Punkt 9 to taka mieszanka różnych rzeczy z różnych sfer gry. Jeśli ktoś chce, może sobie zatrzymać film i przeczytać. Ja idę dalej, ogólnie myślę, że punkt 9 również jest ok. Punkt 10, więcej nowej zawartości. W punkcie 10 mamy różne zmiany, które też oczywiście są dobre. No i co ciekawsze, mamy tutaj również podpunkt 4, który mówi nam, że od teraz gracz będzie mógł obdarować zakupionymi smoczymi kuponami członków przymierza. Jedno jest pewne, YY na pewno się z tego powodu ucieszy. Więc ogólnie powiedziałbym, że punkt 10 również jest ok. Generalnie jakbym miał podsumować ten update cały, to nie ma żadnych minusów. Zmiany, które są tutaj zawarte w tym patchu, są jak najbardziej potrzebne, są świetne. Może nie mamy jeszcze nowej frakcji, nie mamy skill locka, ale zmiany, które tutaj są, były potrzebne grze tak naprawdę od dawna. Więc podsumowując, zgadzam się z opinią, że ten update jest 10 na 10. Również daję tutaj 10 za update. Może nie mamy tutaj wielkich zmian, ale są to zmiany, które są potrzebne. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić, trzymajcie się. Hello.